most, w którym mam upodobanie. Tak pisze w Słowie Bożym. Że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Czym jest jarzmo? Jarzmo jest czymś, co ciebie powstrzymuje przed galopem. Jarzmo jest tym elementem, który łączy, konia, wół, krowę z jakimś tam narzędziem, które albo orze pole, z jakimś pługiem albo z jakimś wozem, na którym jakieś ciężary są umieszczone i ten koń albo ten wół musi z tym jarzmem gdzieś tam z punktu A do punktu B dotrzeć. Nie może tego uczynić szybko, dlatego że to jarzmo jest ciężkie, tak? Dlatego że ciężar, który jest na końcu tego jarzma, on powoduje, że to nie może być galop, to nie może być pęd, ale to jest ciągłe wzmagania się. A później przy trudnym terenie bardzo często bywało tak, gdy rozpadał się deszcz i ziemia zamieniła się w błotnistą drogę, że trzeba było to zwierzę od tego jarzma uwolnić, aby w ogóle uratować to zwierzę, bo inaczej razem z tym jarzmem ugrzęzłoby i nie dałoby się uratować. Słowo Boże mówi o tym, że ten post, w którym Bóg ma upodobanie, to jest post, w którym łamie się bezprawne jarzmo. Łamie się takie rzeczy. Wyobraźmy sobie, że mamy wejść, jak się nazywa jakaś pobliska góra tutaj. Czantoria, tak? Na Czantorię, słuchajcie, z plecakiem 50 kilogramów. Niektórzy z was tyle nawet nie ważą. Plecak cięższy od was byłby. No ja tak podobnie ważę. 50 plus. To bezprawne jarzmo. Wiem, że wyglądam na dość przesadzistego faceta, ale uwierzcie mi, byłem jeszcze bardziej przesadzisty o jakieś 15 kilo. Jeszcze kilka miesięcy temu. I czuję różnicę. Czuję różnicę w tym, gdy zajmuję się swoim hobby. Moje hobby polega na chodzeniu po lesie i szukaniu wroga, kogo by tu ustrzelić. Są to różnego rodzaju manewry ASG, są to różnego rodzaju zajęcia też Royal Rangers. Lubię tam chodzić, lubię być, lubię przebywać z młodymi ludźmi, nie tylko, którzy mają pełną pasję, mężczyznami, facetami, którzy po prostu idą do lasu i nie tylko, idą do lasu i tam przez cały dzień, dwa dni, trzy dni bawimy się w tak zwaną wojnę, a później wracam do domu, jestem zmęczony fizycznie, ale psychicznie wypoczęty, jak nie wiem co. ASG to jest moje hobby. Czym jest ASG? Jest to taka sztuka mająca na celu jak największą imitację działań wojskowych. Jak najbardziej wierną imitację, więc mamy mundury, kamizelki, osprzęt wojskowy. W niektórych naszych zabawach i zjazdach mamy do czynienia też z prawdziwym sprzętem wojskowym, typu czołg, bewup i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie strzelamy się z prawdziwej amunicji ani z prawdziwej broni, ale te wszystkie wojskowe rzeczy gdzieś uprawiamy. I ja, który na co dzień pracuję w biurze i pracuję z ludźmi, to aż jak mam wyjechać na takie zrzeszenie, na takie zgrupowanie, to aż nie mogę się doczekać. I słuchajcie, tam zazwyczaj mamy plecaki, imitacje broni, to wszystko waży, to wszystko jest ciężkie. Jak schudłem te 15 kilo, sam byłem w szoku, że byłem w stanie przejść jakiś dystans i się nie zmęczyć. Dlatego, że jarzmo zostało zabrane. Dlatego mogłem wykonać pewne sprawy, dlatego mogłem pójść do przodu. Zrywa się powrozy jarzma, odcina się pewne rzeczy. Ach, gdyby ktoś wymyślił taką dietę, którą w jeden dzień można odciąć te zbędne kilogramy, co? Jejku, ale byśmy byli szczęśliwi. Pan Bóg ma taką dietę dla nas. On jest specjalistą, on potrafi w jeden dzień ściągnąć z ciebie
wielotonowy ciężar, który przez całe życie nosiłeś na sobie. To jest niesamowite. Nikt inny na świecie tego nie jest w stanie zrozumieć. Nikt inny na świecie nie jest w stanie tego pojąć. Nie mieści się nam to w głowie, a jednak On jest w stanie to uczynić. W ciągu jednej chwili zrywa, a nie. Są pewne pęta, są pewne powrozy. Wystarczy je odciąć i oto już jarzma nie ma. Jest się wolnym. No ale co z jarzmem? A co nas to obchodzi? Po prostu go nie ma. Jest to bezprawne jarzmo, Słowo Boże mówi. Jarzmo, które nie powinno na nas być. Jarzmo, które nałożył na nas obcy jakiś. Jarzmo, które nosimy, a nie powinniśmy nigdy go dotykać, nigdy mieć nic z nim wspólnego. Takie bezprawne jarzmo Pan Bóg łamie w naszym życiu. Tym jarzmem są wszelkiego rodzaju zranienia w naszym życiu, do których nie powinno dojść, do których diabeł przysłużył się, aby doszło. Jest to odrzucenie, jest to nienawiść, jest to zniechęcenie, jest to zdrada. Takim jarzmem może być choroba. Takim jarzmem może być zniewolenie. Zniewolenie poprzez alkoholizm, poprzez narkomanię, zniewolenie demoniczne, zniewolenie wszelkiego rodzaju zniewolenie. I Słowo Boże mówi, że post, w którym Bóg ma upodobanie, to nie jest post bierny. Nie ma czegoś takiego jak post bierny, Kościele. Będziemy pościć, nic nie róbmy i nie jedzmy. Zróbmy sobie post. Mam nadzieję, że tak się nie naucza. Mam nadzieję, że nie jesteśmy do takich rzeczy zachęcani. To nie o to chodzi. Nigdy nie czytam o poście biernym. Nawet Jezus Chrystus, gdy pościł, toczył bój. I zrywał jarzmo, i zrywał powrozy. Dał szatanowi do zrozumienia, kto tutaj jest kim. Kiedy szatan do niego przyszedł, a gdy Jezus Chrystus przez 40 dni pościł, ten wytoczył mu walkę. Różne rzeczy zaczął mu pokazywać. Jezus Chrystus w 3 rundach go pokonał. Ja nawet nie wiem, czy to były 3 rundy, czy to była 1 runda, a 3 ciosy. To jest walka, to jest to zerwanie. Jest pewien fragment Słowa Bożego, który chciałbym, abyśmy przeczytali. On dość dużo mówi mi na ten temat. Nie wiem dlaczego, ale bardzo rzadko słyszałem, aby był przedstawiany w sytuacji uwolnienia i w sytuacji zerwania wszelkiego przekleństwa, czy to dziedzicznego, czy to po prostu tego pokolenia. Nie wiem dlaczego. Jest taka historia w Słowie Bożym, która opowiada o apostołach, o Pawle i o Sylasie, którzy dochodzą do pewnej miejscowości, do Filipii i tam przez 2 tygodnie głoszą Boże dzieła. Czytamy o tym, że ich głoszeniu Ewangelii towarzyszą znaki i cuda. Oto jakaś dziewczynka idzie za apostołem i mówi, to są słudzy Boga Najwyższego, na pozór mówi dobre rzeczy, a jednak ona nie jest dobra. Motywacje jej słów nie są pozytywne, nie pochodzą z nieba, ale pochodzą z piekła. Będziemy o tym troszeczkę mówić w darze rozróżniania duchów. Apostoł Paweł nie od razu się zorientował, o co chodzi. Nie od razu wiedział, co się stało. Nie od razu zrozumiał okoliczności, ale po kilku dniach zmęczony tą sytuacją. To zmęczenie, znużenie, obciążony. Ktoś próbował na niego włożyć jarzmo. Zrozumiał, że coś jest nie tak. Na pozór wiele rzeczy w naszym życiu może wydawać nam się dobrych. Ja jako pastor chciałbym mieć takiego rzecznika albo rzeczniczkę, która szłaby, szedłby przede mną i głosił, słuchajcie, słuchajcie, ustroniacy, oto za chwilę wielki mąż Boży będzie do was mówił. Słuchajcie, bo on wielkie dzieła Boże będzie głosił. No fajnie, nie? Kto by tak nie chciał? To widzę, skromni jesteście bardzo, skromni. Ale te grymasy i uśmiechy pod waszymi nosami mówią mi coś innego. Ja po prostu miał taką osobę. Ale okazało się, że motywacją działania tej dziewczyny, chociaż mówiła prawdę,
i chociaż były to na pozór dobre rzeczy, nie było niebo, ale było piekło. Miała ducha wieszczego. Tym swoim mówieniem zmęczyła apostoła. Pastorzy, liderzy, którzy jesteście na tym miejscu, z iloma osobami mieliśmy do czynienia, którzy na pozór wydawali się, że chcą dobre rzeczy w nasze życie wnieść, a po jakimś czasie byśmy udręczeni ich obecnością w naszym życiu. Potrzebujemy Ducha Świętego, który będzie nam objawiał również to. Dary Ducha Świętego, jednym z nich, którym jest rozróżnianie duchów, nie dotyczy się tylko uwalniania od złych demonów, ale to jest coś więcej. To jest spojrzenie w duchową rzeczywistość. To jest poznanie czyjejś motywacji. Ludzie na pozór chcą dobrych rzeczy dla nas, a kończy się to źle. I z jednej strony tak fajnie nam życzą, tak dobrze, a kończy się to tragedią, kończy się to źle, kończy się to zupełnie czymś innym. Potrzebujemy Boga, który jest w stanie zerwać wszelkie jarzmo, które ktoś bezprawnie na nas nakłada. Odciąć. Odciąć. Potrzebujemy tego. I czytamy tam, że ze względu na tą sytuację rozruchy w tym mieście powstały i złapano apostoła Pawła, złapano Sylasa i bez żadnego sądu, bez dociekania, kto ma rację, a kto nie, bez badania sytuacji od razu ich wychłostano i wrzucono ich do więzienia, do najgłębszego lochu. I tam czytamy takie słowa. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarwszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razy zadano, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zawsze przysłuchiwali się im. Nagle powstał wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przystąpił do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Niesamowite słowa. Są niesamowite słowa i ta historia mówi nam o pewnym środowisku uwolnienia spod jarzma. Chociaż nie zawsze na tą historię patrzymy w ten sposób. Jarzmo, które zostało narzucone na apostołów, jest tutaj bardzo fizycznie i bardzo realnie przedstawione. W jaki sposób? Ich nogi zostały zakute w dyby. Dyby to nie łańcuchy. Dyby to nie kajdany. Bo w kajdanach i w łańcuchach to można chociaż zrobić jakieś tam centymetrowe ruchy. W kajdanach i w łańcuchach nawet można zrobić mały kroczek. W dybach nic nie zrobisz. Dyby są z drewna albo z metalu, ze sztab metalu. Unieruchamiają twoje nogi tak, że jesteś w stanie jedynie co to palcami poruszać i nic więcej. To jest wszystko, co możesz zrobić. Jest to obraz jarzma, który często przychodzi na nasze życie, obciążenia i zniewolenia, które powoduje, że nawet nie jesteś w stanie 5 centymetrów się ruszać. Możesz jedynie co oddychać. I to jest wszystko, co możesz zrobić. Kościele, przyjaciele, którzy jesteście tutaj na tym miejscu, czy nie macie w swoim życiu sytuacji, które powodują, że tylko oddychać jesteś w stanie w tych sytuacjach, nie jesteś w stanie nic zrobić. Że ci się nic nie chce w stanie zrobić. Po prostu załamujesz ręce i mówisz: koniec. Nie. Ani w przód, ani w tył, koniec. Ani na prawo, ani na lewo, nic. Nie ma opcji wyjścia. Mogę tylko po prostu siedzieć i płakać i nic więcej. Do tego stopnia ich sytuacja była trudna. Jeszcze dobra, no ale mieli ręce. Ręce ich były zakute w kajdany. No dobra, ale byli tam w więzieniu. Może jakiś ptaszek na okno
słuchajcie, usiadł, może jakieś świeże powietrze. Czytamy o tym, że byli wrzuceni do wewnętrznego lochu. Powiem wam, jak wyglądał wewnętrzny loch. Wyobraźmy sobie, kto z was chodzi do więzienia na widzenia, to wie, że system więzień, że więzienia budowane są poprzez system wielu drzwi i wielu ogrodzeń. Z zewnątrz wygląda na to, że jest tylko jeden wielki mur. Tak? Jak, no, tak wygląda to z zewnątrz. Ale ci, którzy odwiedzają więzienia, wiedzą, że tak, przechodzić trzeba przez system przepustek. Przechodzimy przez jeden mur zewnętrzny, później przechodzimy przez następny wewnętrzny, który zazwyczaj jest jakiś krat i innych rzeczy. Później musimy wejść do jakiegoś budynku, przed którym jest kolejny system jakiś. Później wchodzimy do tego budynku, ale musimy przejść przez kolejne kraty i przez kolejne drzwi, żeby wejść do kolejnego miejsca, żeby w końcu trafić do celi. Wiecie, czasami jest to kilkanaście drzwi, które muszą się otworzyć. A i tak, gdy jesteśmy w tej celi, to przynajmniej jest tam okno. I można zajrzeć jeszcze na zewnątrz. Można nasycić oczy jakimś widokiem. Paweł i Sylas nie mieli tego komfortu. Ich system więzienny polegał na tym, że wchodzono do więzienia i żeby wejść do nich, trzeba było przejść przez więzienie, w którym są inni skazańcy. To inni skazańcy mieli okna w swoich celach albo jakieś dziury, przez które chociaż powietrze wchodziło, ale oni nie. Ale oni nie. Było to bardzo trudne, aby stamtąd ktoś się wydostał. Wyobraźmy sobie pokój, do którego, żeby wejść, trzeba przejść przez inny pokój i w którym nie masz żadnych okien, nic nie ma. Centralne miejsce, otoczone innymi celami, otoczone murem. Bóg miał plan dla nich. To Bóg Wszechmogący sprawił, że znaleźli się w tym miejscu. Jak to możliwe? Co ty mówisz? Wyobraźmy sobie ich nogi, które są całkowicie w dyby. Nie mogą, mogą palcami ruszać. Ręce, które są w kajdanach. I ciało, które jest ubiczowane, po którym spływa krew. Podbite oko, złamany ząb, nie wiem, zwichnięty bark, nie wiem, sińce, stłuczenia, krwawienia, rozdarcia i tak dalej. W jaki sposób oni tam siedzieli? Czy siedzieli tak jak ja teraz, podpierając się o ścianę? Nie, bo ich plecy były rozwalone. Prawdopodobnie leżeli, muszę to może pokażę na górze, prawdopodobnie leżeli bokiem w taki sposób. Ich nogi były zamknięte w dyby, pyk, kajdany i po prostu tak, żeby jak najmniejsza część ciała dotykała ziemi. Każdy ruch powodował ból. Każdy oddech powodował ból. Każdy skurcz mięśnia powodował ból. Zaczyna do nas docierać, czym jest jarzmo? Czym jest zniewolenie? Alkohol. Narkotyki. Hazard. I wszelkiego rodzaju inne zniewolenia, które przychodzą na nasze życie, zaczynają nam ograniczać władzę. Na początku wydaje nam się, że jak ryba w wodzie się czujemy. Ty masz problemy z piciem. Co ty, żadnego problemu z piciem nie mam. Wypiję wszystko, co mi podadzą. Żadnego problemu. Nie wierzysz? Zaraz ci pokażę. Na początku wydaje nam się, że jeszcze sobie jesteśmy w stanie poradzić. Zaczynamy porównywać się. Ja przynajmniej za swoje piję. Ja piję wino, bo wino konserwuje. Są gorsi, co piją gorsze rzeczy. Nie wiem, jak teraz się mówi na denaturat. Kiedyś to był Błękit Paryża, czar PGR-u, tak? O, no. Ale to jeszcze jakiś tam alkohol jest chociaż. Ale są gorsze rzeczy. Zawsze znajdą się ludzie, którzy mają gorzej i będziemy mogli się z nimi porównywać, że my nie jesteśmy wcale tacy źli. Że my nie jesteśmy wcale tacy źli i my nie jesteśmy jeszcze w takim złym stanie. Bo przynajmniej jesteśmy razem.
Bo przynajmniej mamy gdzie wrócić. Bo są tacy, co nie mają gdzie wrócić. Ale ci, co nie mają gdzie wrócić, mówią, ale ja przynajmniej sam jestem kowalem swojego losu, nie jestem od nikogo uzależniony. Zaczyna uzależnienie i zaczyna to jarzmo tak być przykręcane, że w którymś momencie nawet nie wiemy o tym, a nie jesteśmy w stanie już nic zrobić, tylko oddychać. A i czasami i to nam zostaje zabrane. Ilu z nas już umarło? Ile ludzi, którzy mieli tutaj przyjść i waszych znajomych już dzisiaj tu nie ma? Lekarz wystawił diagnozę. Martwica wątroby, zawał serca i tak dalej. Dzisiaj nikt nie wystawia diagnozy, zapił się na śmierć. Ale my doskonale wiemy, że zapił się na śmierć. Że to nie był zawał serca, tylko zapił się na śmierć. To nie był wylew, tylko po prostu zaćpał. To nie było to. Na akcie zgonu nigdy czegoś takiego nie napiszą, ale my doskonale wiemy, co było tego powodem. Więc nawet i oddech może zostać zabrany. Apostoł Paweł i Sylas są w podobnej sytuacji, choć to nie alkohol, nie narkotyki i nie tego typu sprawy spowodowały, że są związani. To były inne powrozy, inne więzy. Ale dlaczego używam tej ilustracji? Aby pokazać, że każde więzy są w stanie być rozwiązane. I każdy grzech jest w stanie być przebaczony. Każde więzy są w stanie być złamane. Bóg jest tym, który jest w stanie to uczynić. Przychodzi taki moment, w którym ta dwójka, leżąc, będąc związani, zaczyna wypowiadać dziwne słowa. Dziś rozrywam Bóg kajdany. Dziś rozrywam Bóg kajdany. Dziś rozrywa Bóg kajdany. Amen. Amen. I co z tego, że śpiewali tą pieśń, jak nadal kajdany były na ich nogach? Mówiliśmy o wierze. Nie wiem, jaką pieśń śpiewali. Improwizowałem przed chwileczką. Ale wiem, że śpiewem wielbili Boga. A to, że byli w centralnym miejscu więzienia, powodowało, że nie musieli się wydzierać, a tak wszystkie sąsiednie cele ich słyszały. Bo gdyby byli w jakiejkolwiek innej celi, nie wszyscy by usłyszeli. Uwielbienie, które tutaj tworzycie, drogi zespole, on sprowadza atmosferę trzęsienia ziemi. Atmosfera, w którym jest Boże trzęsienie ziemi, to jest atmosfera, gdzie pękają wszelkie kajdany, dyby i więzy. I drzwi zostają otwierane, a uciśnionych wypuszcza się na wolność. To środowisko uwielbiania przyniesie wolność dla twojego kryzysu. Przestań narzekać, zacznij śpiewać Bogu pieśni. Przestań narzekać, zacznij Bogu oddawać chwałę w chorobie czy w znoju, w szczęściu czy w nieszczęściu. A kiedy podnosisz nieszczęście, wtedy jeszcze więcej uwielbiaj Boga. Pamiętam, jak ojciec mnie tego uczył. Kiedy zobaczył, jak moje serce jest rozdarte, wziął swoją pieśń, stuknął mnie w głowę i mówi: stary, nie użalaj się nad sobą, tylko idź do kościoła i uwielbiaj Boga. Dziękuję mu za to. Zszedłem do kościoła, zacząłem uwielbiać Boga. Po 10 minutach trzęsienie ziemi przyszło do mojego życia, a moje serce zostało uwolnione całkowicie. Było niesamowite. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Wiem, że tego doznałem. Trzęsienie ziemi, o którym marzymy w kościele, jest bardzo dobrym tematem na książkę. Trzęsienie ziemi w kościele. Fajna książka. Marzymy o tym trzęsieniu ziemi. Ale to trzęsienie ziemi potrzebuje środowiska wiary. A to środowisko wiary potrzebuje uwielbiaczy. Was. Za chwilę zaczniemy grać i śpiewać. Oni już wiedzą, już kombinują, szykują, już widzę. Już tam normalnie noga chodzi, ręka chodzi. Ja mówię, no siostra siedzi, a cały czas tak robi, no. Gitary nie ma, ona cały czas tak. A następna mówi, a moich palców nie zobaczysz, a tutaj po boki. Leci. Leci. Oni już nie mogą wytrzymać.
Wiecie co? Apostoł Paweł i apostoł Sylas zaczęli śpiewać pieśń. Pomimo cierpienia, pomimo nieszczęścia. I wtedy przyszło trzęsienie ziemi, które nie było zwyczajnym trzęsieniem ziemi. Ono nie było takim trzęsieniem ziemi, które powodowało, że ludzie padali z nóg. To nie było trzęsienie ziemi, które spowodowały pęknięcia w murze. To nie było trzęsienie ziemi, które spowodowało zawalenie się domów i utratę życia. To było zupełnie nadprzyrodzone i dziwne trzęsienie ziemi. To było takie trzęsienie ziemi, że było i nie było. Było, bo drzwi więzień się otworzyły i wszelkie kadany i pęta zostały rozwiązane. Gdyby to było normalne, naturalne trzęsienie ziemi, to prawdopodobnie kraty i dyby zostałyby nadal na ich nogach, a najwyżej co to mury by popękały. Ale było to Boże trzęsienie ziemi. I takie Boże trzęsienie ziemi może dzisiaj być na tym miejscu. I o takie Boże trzęsienie ziemi modlimy się. I o takie Boże trzęsienie ziemi modlimy się teraz nad waszym życiem, abyście mogli doznać, czym jest Boże potrząśnięcie, które powoduje, że tobie się nic nie dzieje, a kajdany są rozwalone. Które powoduje, że twoje życie zostaje uratowane, a dyby z twoich nóg zostają zerwane. Które powoduje, że nadal siedzisz w więzieniu, a nie chcesz z niego wyjść. Jest taki stan, w którym pomimo nieszczęścia nie chcemy opuszczać tego nieszczęścia. Paweł i Sylas są tego przykładem. Drzwi otwarte, kajdany zrzucone, no idźcie. No jak wam mogę powiedzieć bardziej? Bóg by tak przemówił, no słuchaj, otworzyłem ci drzwi, kajdany ci zrzuciłem, no idź chłopie, czemu tu zostajesz? Wiecie, gdzie jest Boża atmosfera, tam pragniemy zostać. Pamiętam taką historię, w której modliliśmy się o ludzi, o uwolnienie. I wiecie, to był taki czas, w którym manifestacje demoniczne były na porządku dziennym. I nagle jako służba wolontariacka jedna z moich koleżanek zaczyna się z nią dziać coś dziwnego. Wiecie, podchodzę do niej z moim przyjacielem, zatrzymam ją, trzymać się, ale we dwójkę nie dajemy rady. Podchodzi dwóch innych wolontariuszy, ale w czwórkę nie dajemy rady. I pewien pastor mówi, słuchajcie, jest to demoniczna manifestacja, przychodzimy do pokoju obok, będziemy się o nią modlić. I wiecie, przeszliśmy do zupełnie innego, to była misja namiotowa, do innego namiotu i tam modlimy się. A ta dziewczyna nie wiadomo, tam wyje, krzyczy, wije się, dzieją się dziwne rzeczy, nie jesteśmy w stanie jej utrzymać. A Boża atmosfera jest tak potężna, że w głowie się nie mieści. Zawsze myślałem, że będę się tego bał, zawsze myślałem, że będę od tego uciekał, zawsze myślałem, co się stanie, strach, lęk, oskarżenia, różnego rodzaju inne rzeczy przychodzą do mojego życia, a jestem w tej sytuacji, trzymam tą dziewczynę i widzę, jak Bóg dotyka się tej kobiety. Ta kobieta mówi dziwne rzeczy do tych ludzi, którzy zaczynają tam być, o jakichś grzechach, o jakichś nie wiadomo jakich sprawach wyciąga, a kaznodzieja mówi, ale Jezus nam odpuścił, idź precz, szatanie. Musimy wiedzieć, kim jesteśmy w Bogu, bo diabeł będzie oskarżał i tylko on oskarża, bo Jezus nie oskarża. I kaznodzieja dobrze wiedział, wyglądało to bardzo podobnie jak po 40 dniach, gdy Pan Jezus Chrystus był kuszony. Bardzo podobnie. Ten coś mówił, a kaznodzieja mówi, ale wcale tak nie jest, bo Biblia mówi inaczej. Idź precz. Przyszedł taki moment, chyba po godzinie czy po dwóch, gdzie ktoś mówi, Bartek, musisz stamtąd wychodzić i tak dalej. Ja mówię, ale ja nie chcę, bo jest tu Boża atmosfera, bo Bóg tutaj jest. Wiecie, moja koleżanka została uwolniona całkowicie. Zupełnie inna kobieta od tamtej pory. Zupełnie inna osoba. Ja wychodzę stamtąd, a ludzie wokół namiotu stoją i takie oczy mają i tak się trzęsą. Co tam się działo? A mówię, nic, wszystko było super. Nie wiem, nie pamiętam, super było, Bóg był. Wiecie, to więzienie było bardzo niekomfortowym miejscem dla apostoła, a jednak Boża obecność, gdy wstępuje, my nie chcemy opuszczać zgromadzeń. Dzisiaj jest taka moda na to, aby wszystko w czasie idealnie robić. I ja to rozumiem, bo my musimy być przejrzyści. I jak ktoś ma dwa ogłoszenia do przekazania, to niech nie przekazuje ich przez 10 minut. To są tylko dwa ogłoszenia. A z drugiej strony pragnę takich zgromadzeń, gdzie powiemy amen, a wszyscy siedzą dalej i nikt nie chce wychodzić, bo Pan Bóg jest na miejscu. Pragnę tego. Pragnę tego. I apostoł Paweł został uwolniony. Przekleństwo zamieniło się w błogosławieństwo. Ten sam, który wepchnął ich do więzienia wewnętrznego. Ten sam, który zakuł ich w dyby, ten sam pojednał się z Bogiem,
umył ich rany, pobłogosławił ich i wypuścił. Przekleństwo zamienia się w błogosławieństwo. Coś więcej, to błogosławieństwo rozlało się nie tylko na Pawła i Sylasa, ale na wszystkich więźniów. Przecież ci więźniowie mogli uciec. Przecież to nie byli ludzie pojednani z Bogiem. Przecież to byli przestępcy, złoczyńcy. A oni tam zostali. Dlaczego tam zostali? Apostoł Paweł wcześniej śpiewem i modlitwą wielbili Boga. A w śpiewie i w modlitwie ogłaszamy wielkie dzieła Boże. To jest to samo, co się dzieje, gdy głosimy i mówimy innymi językami. Co mówimy? Ogłaszamy wielkie dzieła Boże. To jest niesamowity czas. Bóg może przekuć przekleństwo, w którym jesteś, w błogosławieństwo. Te same osoby, które cię nienawidzą, te same osoby mogą cię pokochać. Te same sytuacje, które są tak niebezpieczne dla ciebie, one mogą stać się miejscem twojego komfortu. To wszystko może Pan Bóg ci oddać, czy tego pragniesz. Mówiliśmy już o tym. Gdybym zadał to pytanie, w tej chwili każdy z was odpowie: tak, pragnę. Pastorze, pragnę szybko, bo za chwilę na faję muszę iść. Normalnie. Pragnę zdrowia i wolności, ale dalej pragnę pić. To jakby Bóg uratował moje zdrowie, uratował mnie, ale żebym mógł dalej pić. Żeby mi zrobił taki reset. Przywrócił stan sprzed iluś lat, żebym mógł kolejne ileś lat żyć po swojemu. Nie ma, drodzy Państwo, czegoś takiego. To jest oszustwo. Nie ma czegoś takiego. Nie bawimy się w coś takiego. To nie są święta i święty Mikołaj, który rozdaje prezenty. Ale to jest Bóg Wszechmogący, który jest suwerenny, który jest wielki, który pragnie dla ciebie czegoś więcej. Który pragnie wolności i wolność możemy doświadczać w życiu tych, którzy tej wolności pragną. Prawdziwie pragną. Słowo Boże mówi, kto ustami wyzna i w sercu uwierzy, zbawiony będzie. Wyznaje dzisiaj cała Polska ustami. A kto jest zbawiony? Tylko ten, kto jeszcze w sercu wierzy. Jak sprawdzić, czy ja wierzę, czy nie wierzę? Ja tego nie sprawdzam, Pan Bóg sprawdza. Przecież to nie ja będę cię sądził w dniu ostatecznym. Przecież to nie ja będę wykładał wyrok. Ja sam muszę o swoje własne życie walczyć. Bóg to będzie robił. On to sprawdza. Przed Nim się tłumaczy, a nie przede mną. Ty nie musisz mnie przekonywać, że ty żyjesz w zgodzie z Bożym Słowem. Mi tego nie rób. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje tylko i wyłącznie to, czy Bóg jest tym, który mnie również zbawił. A następnie, jeśli mam to zagwarantowane, zrobię wszystko, aby pobudzić twoje serce do wiary. Nie tylko usta. Bo usta dużo łatwiej jest pobudzić do wyznania. Ale pobudzić serce do wiary jest dużo trudniej. O, to takie proste, wyznaj Boga, będziesz zbawiony. O, to nie jest takie proste. Gdyby wgłębić się w temat, to nie jest takie proste. Bo to nie bierze się tak o. Ale mówiliśmy o tym. Jest to poczucie pewnej skruchy. Pragnienie przychodzi, wyznanie, ale za tym też idzie przemiana. Za tym idzie przemiana. Pastorze, ja bym chciał, żeby nasz kościół wyglądał tak, tak, tak i tak. Ja mówię, no to działaj, gościu. Co ci stoi na przeszkodzie? Ja? No nie, no to co ci stoi na przeszkodzie? No to jeśli ja ci nie stoję na przeszkodzie, to co ci stoi na przeszkodzie? No to nie takie łatwe. No co ty nie powiesz, że to nie takie łatwe? To nie jest takie łatwe. To nie są łatwe rzeczy.